Kolejne dwie osoby podejrzane o udział w obchodach 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera zatrzymane. Zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego to mieszkańcy powiatu wodzisławskiego Dorota R. i Adrian K. W tej sprawie zatrzymano już łącznie 5 osób. Tym dwóm osobom przedstawiono zarzuty tożsame z zarzutami przedstawionymi wcześniej zatrzymanym mężczyznom. Są to zarzuty związane z publicznym propagowaniem nazistowskiego ustroju państwa poprzez obchodzenie rocznicy urodzin Adolfa Hitlera poprzez afirmowanie jego rządów. Zatrzymania to efekt materiału dziennikarzy programu Superwizjer stacji TVN. Wydarzenia, do jakich doszło 13 maja 2017 roku w jednym z lasów w okolicach Włodzisławia Śląskiego, odbiły się szerokim echem. Na bulwersujący film zareagowali także przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska, którzy zorganizowali dzisiaj konferencję prasową w tej sprawie. Wszystko to, co się dzieje, ma przede wszystkim źródło w braku odpowiedniej edukacji historycznej, o czym my jako regionaliści mówimy od lat i od lat zwracamy uwagę na ten problem. Sądzę, że ta sytuacja, która zbulwersowała opinię publiczną, powinna być impulsem do refleksji nad tym, na ile te idee, już nieopakowane w tę szokującą neonazistowską formę, są obecne w naszym życiu publicznym. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań osób podejrzewanych o propagowanie nazizmu. W sali Julki jest jak w domu. Ulubione zabawki zajmują w zasadzie całe łóżko. Bo ja czasami śpiem tak. Śpisz w tą stronę? Nie tak śpisz. To właśnie zabawki pomagają dziewczynce zapomnieć o tym, że każdy dzień wygląda tak samo. Budzę się, biorę leki, jem, mam inhalację, lecimy na opatrunek, zjem śniadanie. I tak od blisko roku. Julka cierpi na kardiomiopatię rozstrzeniową. Jedyną szansą na to, by powróciła do normalnego życia, bez ważącej kilkadziesiąt kilo aparatury mechanicznie wspomagającej krążenie, jest przeszczep serca. Jak ten dzień nadejdzie, to będzie najszczęśliwszy dzień naszego życia. Powrót naszego dziecka do domu jest dla nas najważniejszy. By Julka do domu mogła wrócić, potrzebny jest jednak dawca, a o tego wciąż nie jest łatwo. Nagle ktoś musi być czyimś, za kogoś podejmować decyzję, to jest bardzo trudne. I zresztą ciąży na nim takie przekonanie, że cała rodzina będzie go obwiniać, niezależnie od tego, jaką by decyzję podjął. I to rzeczywiście jest trudne. Trudne, ale niezwykle potrzebne. Pani Justyna dziś może żyć normalnie, a wszystko to dzięki temu, że 6 lat temu rodzina pewnego 23-latka postanowiła oddać jej jego serce. Co roku z rodziną oczywiście świętuję moje drugie urodziny. Teraz będę 7 urodziny świętować. I jak tak wspominamy te czasy, ile to już minęło, no to jest radość ogromna. Radość, o której warto mówić szczególnie przy takich okazjach. 26 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Transplantologa. Dziś święto to obchodzono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Szpital przoduje w liczbie wykonanych transplantacji serca w Polsce. Dzięki transplantacjom w Polsce rocznie ratujemy ponad 2000 osób, ale możemy uratować dwa razy tyle. Za dużo osób nie docenia tego, że jakby dezawuuje to, że darowane życie jest życiem trwałym, że chory po przeszczepie żyje jak normalny człowiek. Każdego dnia potwierdzają to ci, którzy mieli to szczęście i dostali od kogoś szansę na drugie życie. Przez 4 godziny nie wyjadą na trasy. Protest rozpocznie się o godzinie 4 nad ranem. Na piątek rano kierowcy PKM Jastrzębie-Zdrój zapowiedzieli akcję protestacyjną. Tak naprawdę od 2011 nie mieliśmy żadnych regulacji płacowych. Kierowca z takim normalnym stażem, który się do nas przyjmie, znaczy nie ma stażu, 2050 zł. Kierowcy po 30 latach pracy bez nadgodzin 200-250. To nie są żadne pieniądze. Na razie strajk ostrzegawczy. W późniejszym terminie planujemy zaostrzyć. Kierowcy domagają się podwyżek płac, ale zarząd PKM-u nie jest w stanie ich zagwarantować.
Spółka przegrała 3 lata temu przetarg na te usługi. Usługi są wykonywane przez firmę warszawską Warbus. My jesteśmy tylko podwykonawcą. Musieliśmy się zgodzić na stawki, które zostały przez tą firmę właśnie w przetargu uzyskane. Niestety są to stawki, które nie pokrywają kosztów wykonywania tej usługi komunikacyjnej. Na razie Międzygminny Związek Komunikacji, który jest właścicielem PKM-u, stara się uporać z nadchodzącymi najbliższymi problemami. Staramy się jako Międzygminny Związek Komunikacyjny zapewnić maksymalnie transport, żeby pomimo tego protestu jednak mieszkańcy mieli możliwość dojazdu do pracy. Ale piątkowa zastępcza tymczasowa komunikacja to czubek góry lodowej. Związkowcy zapowiadają, że ze swoich żądań nie zrezygnują. Tak wygląda mężczyzna, który kilka dni temu na osiedlu Tysiąclecia zaatakował 14-latkę. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna wszedł za dziewczynką do klatki schodowej, a następnie do windy. W pewnym momencie zaatakował 14-latkę, chwytając ją za twarz. Dziewczynka zdołała się wyrwać i uciec. Przesłuchiwaliśmy świadków, przyjrzeliśmy również nagrania monitoringu, nie tylko monitoringu miejskiego, ale również różnych placówek handlowych, obiektów prywatnych. Został zarejestrowany właśnie wizerunek tego mężczyzny na nagraniach z monitoringu. Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę, prosimy o kontakt z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Do zdarzenia doszło w czwartek 18 stycznia. Mężczyzna jest podejrzany o naruszenie nietykalności cielesnej 14-latki. Chcą działać i pomagać. Mamy z Jastrzębia Zdroju, które walczą o lepsze warunki leczenia w szpitalu dziecięcym, postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Pewne działania zostały już podjęte. Tutaj chodzi o akcję Pampers, czyli zbieramy pampersy, podkłady, chusteczki nawilżone dla szpitala pediatrycznego. Była akcja ubrania dla bezdomnych. Te ubrania zostały przekazane na izbę przyjęć do szpitala, by po prostu izba przyjęć mogła zaopatrzyć bezdomnego po wyjściu ze szpitala. Ale na tym nie koniec. Stwierdziliśmy, że musimy to sformalizować, żeby te nasze działania właśnie miały i ręce, i nogi, i głowę, tak? Więc tworzymy komitet społeczny, jesteśmy na etapie właśnie załatwiania tych wszystkich procedur i wtedy ruszymy tak z pełną parą. Dochód z kwietniowej imprezy Jastrzębski Wyścig Wózków zorganizowanej przez Komitet i Stowarzyszenie Samorządne Jastrzębie ma trafić na konto szpitala. Również miasto stara się o pomoc tak, aby wreszcie udało się leczyć małych pacjentów w lepszych warunkach. Zawsze pieniądze na zakup sprzętu i aparatury medycznej mamy zapewnione w budżecie miasta. Natomiast również będzie projekt uchwały, a w zasadzie jest przygotowany projekt uchwały na jutrzejszą sesję, gdzie Rada Miasta ma wystąpić z apelem do władz centralnych o zwiększenie środków finansowych na opiekę zdrowotną, jak i na sfinansowanie przeniesienia oddziału pediatrycznego do budynku głównego. Ale to na razie marzenie. Na ten krok od lat brakuje funduszy. Ptasi problem w Pyskowicach. Od grudnia ubiegłego roku do dziś na terenie gminy znaleziono ponad 150 martwych ptaków. Pierwsze martwe ptaki odnaleziono w parku przy ulicy Józefa Piłsudskiego. Zdecydowana większość z nich, bo ponad 140 to kawki, kilka to gołębie. Jak przechodziłem przez park, to kilka ptaków widziałem. To znaczy pojedynczo. Każdego dnia, jak przechodziłem, to widziałem prawie każdego dnia tutaj ptaki leżące. Ale to były kawki tylko, nie gołębie, a kawki. Martwe ptaki zostały przekazane do badań patologicznych, które wykazały, że powodem ich śmierci była niewydolność wielonarządowa, która została wywołana przez pałeczki salmonelli. Nie wiadomo, w jaki sposób ptaki się zaraziły. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby ze względu na tę sytuację nie dokarmiali w tej chwili ptaków, jak również bardzo uważali na wszystkie śmietniki, zamykali śmieci w szczelnych workach, zamykali te kosze śmietnikowe, tak aby ptaki nie mogły po prostu żywić się w taki sposób. Urzędnicy apelują także, aby w przypadku znalezienia martwych ptaków poinformować o tym fakcie Straż Miejską.